Ostatni przed tym meczem w tabeli Łódzki Klub Sportowy w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje wicelidera Jagiellonię Białystok. W 23. minucie Bartosz Czeliga przedłuża piłkę. Ta trafia do Kaja Tejana. Tejan już mknie w kierunku pola karnego. Tejan radzi sobie z obrońcami. Jagi radzi sobie ze Zlatanem Alomerowiczem. I wielka radość w Łodzi. ŁKS prowadzi z Jagiellonią 1-0. Piękna indywidualna akcja Kaja Tejana. Ale w odpowiedzi bardzo krótką drogę od bohatera do antybohatera przechodzi Tejan. Zagranie ręką i sędzia Daniel Stefański dyktuje rzut karny. A Fimiko Pululu pewnie z 11 metrów pokonuje Aleksandra Bobka. I mamy remis 1-1. Pierwsza połowa sporo przedłużona, bo kontuzja i zejście z boiska Nacho. I w tym doliczonym czasie gry faul Hotiego. To druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka. Będzie musiał ŁKS grać w dziesiątkę przez całą drugą połowę. Naranjo z rzutu wolnego tuż nad poprzeczką, jak widzimy w powtórce, po rękawicy Aleksandra Bobka, po poprzeczce przechodzi piłka. Kolejna czerwona kartka, tym razem dla szkoleniowca ŁKS-u, Kazimierza Muskala. No i spędzi trener Muskal drugą połowę na trybunach. A Jagiellonia, grając w przewadze, atakuje. Fimiko Pululu, ależ tutaj poradził sobie fantastycznie i strzela gola. Pululu znakomicie minął z wodem Piotra Głowackiego i pokonał Bobka. Piąty gol Pululu w tym sezonie, jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, ale mimo osłabienia ŁKS walczy do końca. Faul Diegueza na Janczukowiczu i rzut karny dla ŁKS-u tym razem i trafia Dani Ramirez w ostatniej minucie. Łódzki Klub Sportowy w dziesiątkę doprowadza do wyrównania w starciu z Jagą. Jest 2-2. Ale w tym szalonym meczu to nie koniec emocji, bo po raz trzeci Daniel Stefański wskazuje na 11 metr. Adrian Małachowski fauluje Nenę, ale po analizie VAR sędzia jednak zmienia decyzję. Rzutu karnego nie ma. Goście jednak nie rezygnują. Nguyamba wrzuca piłkę w pole karne. Jesus Imaz, co robi? Aleksander Bobek broni piłkę meczową. Odbija głową to uderzenie Imaza i kończy się podziałem punktów. ŁKS remisuje z Jagiellonią Białystok 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.